Droga Kasiu, jak to możliwe, że naszymi patronami i patronkami imiennymi są tak wspaniałe osoby jak Jaś Grudziński, Zofia Zin, Piesek Szuwarek jego ludzie, Kasper Kopeć, Mietczyński, Paweł Maciejewski, Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki, Maciej Kotlęga fotografii, Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, Justyna Mazur-Kudelska, Grzegorz Borowski i Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na Słówko: Medytacje na stres i lepszy sen. Błażej Szkudławski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Dawid z podcastu 5 na 5 Piotr Semeniuk. Zbyszek Chojecki. Łukasz Maciejewski. Norbert Garczyński. Foka i Morszwin oraz Julia Druszcz. jak to jest możliwe, nie wiem, ale bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcast Podcastaks, podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, zacznę dzisiaj od pytania, które jest absolutnie mm, esencjonalne. Mhm. E, I od twojej odpowiedzi w dużej mierze zależy to, czy no, powiedzmy sobie wprost, skończysz z uzębieniem w, w dotychczasowym miejscu, czy nie. Mhm. Słuchaj. Depeche Mode czy New Kids on the Block? Bartek, The Cure, odpowiadam bez wahania, <gry> no bo to był tak naprawdę znany mi konflikt z pierwszej połowy lat 90. może już o tym mówiłem, ale miałem kuzyna Cure'owca i kuzyna zatwardziałego depesza. najbliżsi kuzyni, wszyscy byliśmy w tej najbliższej linii i obywało się, bez, obywało się bez napierdalanek na imieninach, ale to była wtedy rzecz rzeczywiście, dlatego unikam, unikam, chociaż jestem dzisiaj Bartek poptymistą, więc mógłbym powiedzieć, że, że tak naprawdę new Hitci, nie? Bo czemu nie? Już nie ma co się, wiesz, jakby stroić w takie rokowe szatki, już, już za starzy jesteśmy. No tak, no ale gdybyśmy mieli porozmawiać o tym, która z tych kapel przetrwała próbę czasu nieco lepiej, to... new no to, on the block. No, no tak, on... zgadzam się. Uh -huh, uh -huh. Oczywiście. Tak, no zadałem to pytanie, dlatego, że uh, konflikt pomiędzy fanami depeszów i... Znaczy, między depeszami właściwie można powiedzieć i, i pomiędzy fanami dzieciaków, tak? To był coś... Nowy, nowych dzieciaków na bloku. Aha. Tak. To było coś, co rzeczywiście było niezwykle istotną kwestią, jeśli chodzi o zaangażowanie czytelników czasopisma Popcorn, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali po raz drugi. a ściślej będziemy rozmawiali o listach, które do Popcornu wysyłali czytelnicy. W pierwszej części to był odcinek, o matko, nie sprawdziłem, 46 albo 47. A już sprawdzę, 47. Rozmawialiśmy o, 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 o czasopiśmie Popcorn i tam też nakreśliliśmy troszeczkę kontekstu dotyczącego tego, że tam skąd ten Popcorn cię wywodzi, odpowiedź z Niemiec oczywiście, no bo, no bo skąd miała e, przyjść do Polski z demoralizacja dupy. młodzieży. Mhm. Tak, też. I, i, i o, o czym tam pisano, i, i, i tak dalej, jak wyglądały działy listowe. Jeśli ktoś jest ciekawy tego, tego takiego szerszego kontekstu, no to zapraszamy do, do odcinka pierwszego. Też tutaj takie dwa małe disclaimery. Po pierwsze, nie zamierzamy, tak jak w pierwszym odcinku, um, zastanawiać się nad tym za długo, czy listy, które, są które były wysyłane do popcornu, albo które przynajmniej były publikowane w popcornie, um, były prawdziwymi listami. Jakby nie wiadomo, nikt do tego dzisiaj już nie dojdzie, i, um, ale rzeczywiście, jak się czyta listy, tam w pierwszej części był ten o dziewczynie, która miała 450 kochanków, to, to prawdopodobnie to nie jest prawdziwa, prawdziwa osoba. I ta dziewczyna miała tam 12 lat, więc, więc tak. tak. Tylko Robert Gawliński ma taki przebieg, o czym mówił w 50 wywiadach, więc, więc tak, no. tak, to jest super, nie? Robert Gawliński, który od lat chodzi i się chwali, ile miał kochanek, nie? A, gaweł to jest. No <grym> dobrze. Taki już, ananas. E, no ale dobra, no, nie będziemy się na to zastanawiać. Po drugie, nie będziemy dzisiaj. Znaczy, nie chcemy się śmiać z dzieciaków, które pisały te listy, e, natomiast przyznajemy, że tam czasami są zabawne rzeczy, trafiały się w nich. I jeśli troszkę jednak tam będziemy kichotali, to pamiętajmy, że, e, że będziemy się śmiali samych z samych siebie, bo, bo, bo sami byliśmy odbiorcami e, tych czasopism. Nie ma, to już czytałeś. Czytało się, prawda? kolorowe czasopismy. Dla młodzieży. Ja bardziej podczytywałem Brawo, dlatego że z jakiegoś powodu mój brat to brawo czytywał i stamtąd się dowiedziałem o śmierci Kurta Cobaina. Bardzo to prze, przeżywam do dziś. No, formacyjne doświadczenie. Ale tak, 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 tak. No, nie będziemy się śmiać z, z dzieci i młodzieży, tym bardziej, że nie wiemy, czy to są jakieś awatary boty, jakieś projekcje po prostu umysłu niemieckich dziennikarzy. Ja mam swoją teorię dotyczącą tych listów, ale to, to może później. No i tak, rzeczywiście, tak jak w pierwszym. Odcinku zahaczaliśmy o jakieś inne działy, chociaż skupiamy się na tym dziale powiedzmy poradnikowym, tak? Na tych listach do Gabi, Kasi i, i innych fikcyjnych, a może nie e osób, to tutaj też rozszerzymy to troszeczkę o inne korespondencje, które trafiały do, do popcornu. I to jest rzeczywiście znak czasów. Otóż wyobraźcie sobie, że był taki czas. Gdy fani Bikcysa mieli mniej niż 52 lata i potrafili się po prostu o Bikcysa pokłócić z innymi znaczy wciąż podbiorcami. Potrafił. Tak, tylko że w swoim gronie. Tutaj młodzież, młodzież atakowała, bo Bikcyz, no naprawdę wzbudzał duże emocje. Popcorn chyba nie wiedział, jak podejść do tej muzyki gitarowej na początku nie wiem, może, może jednak był zbyt popowo zorientowany, ale mamy. Taki list Kaśki z Krakowa, opublikowany w oryginalnym kształcie, więc ortografy, takie panie, straszne rzeczy. W każdym razie rozbiło się tutaj o Tomasza Majewskiego, o dziennikarza, który w popcornie wypowiedział się, zrecenzował płytę Biksyca z partyjnym pozdrowieniem. I tutaj Kaśka z Krakowa pisze tak. Panie Majewski, jak się pan nie znasz na muzyce, to nie pisz pan o niej. Zresztą trudno czegoś wymagać od człowieka, który współpracuje z taką gazetą dla dyskomanów. To ciekawe, no bo z drugiej strony trafiła na ten popcorn i zdecydowała w ogóle, że no, złapie kontakt, nie? Więc mhm. może taka, nie wiem, może to było guilty pleasure. Mówię o płycie z partyjnym pozdrowieniem, big Cyc. Drugiej części nie musicie nikomu pokazywać. Przemyślcie sobie to, ale pierwszą razę wydrukować, bo jak tam wparuje, to sama wydrukuje. No, więc... Tak, tam jest taki wycięty, wycięty fragment tego listu, jest tam slash, trzy kropki, slash, tam coś się wydarzyło było, w tej drugiej Tam części było grubo, listu. prawdopodobnie. Shinet z Katowic, nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, Bartek, ale Shinet z Katowic Shinet! Shinet. Boże, ja myślałem, że to jest skinhead. Aha, nie, to jest, shi nie, to to nie jest, nie to jest Shinet, ale napisana tak. z błędem, chyba, że to był Faktycznie. po prostu jakiś taki jej pomysł. Może tutaj o coś Faktycznie. chodzi? Jestem zbulwersowana z powodu komentarza do płyty Big Cys. Myślę, że lepiej by dla was było, gdybyście nie dopuszczali na swoje łama, takich ludzi jak pan Tomasz Majewski. Możecie zastać któregoś ranka redakcję bez szybek w oknach. Więc nie tylko fani Big byli w stanie się pokłócić o muzykę, ale byli też w stanie po prostu dewastować mienie, dlatego, że ktoś nie spropsował z partyjnym pozdrowieniem, ale popcorn tutaj krótko, tak? Krótko z frajernią, to jeszcze parę <noise> razy tego typu przykład się pojawi. Od redakcji. W ostatnich dwóch listach zachowujemy, zachowujemy pisownię oryginałów. Jednocześnie informujemy, że recenzje płyt są subiektywną oceną. Do czego każdy ma prawo. Redaktor Majewski nabył już kamizelkę kuloodporną. A to nie ma ani w ogóle żadnej wzmianki broni palnej, tak swoją drogą. Nie wiem, co mu da kamizelka kuloodporna, jak ktoś rozdupcy szybę w redakcji, ale no, jest to chwilna odpowiedź. Także emocje, Bartek, no, były emocje. Wydaje mi się, że chodzi o to, że pan Tomasz Majewski później zajął się pchaniem kulą. Badum, i jakby, nie wiem, no, na, na miejscu Shinet bym uważał bardzo, dlatego że to jest rosły mężczyzna, więc nie, to nie jestem ten, ten Tomasz Majewski, od razu mówię, to, to jakby, jakby ktoś miał w to uwierzyć. Tak, tam, no, później tego rodzaju listy bardzo często spotykały się z jakimiś tam odpowiedziami, te też się spotkały z odpowiedziami takimi typowymi, że ej, no mi też, mi tam się też podoba Big Cys i tak. lubię ten zespół, ale nie mi nikomu swojego zdania i co to jest za agresja w ogóle w listach, więc no tam ludzie... Z sercami po, po właściwej stronie. Natomiast o, oczywiście, też co mogło się znaleźć w takim dziale z listami, takim, takim dziale, który, który dbał o, te, o tę społeczność popcornu? No, oczywiście musiały się znaleźć też dywagacje na temat tego, kto jest, a kto nie jest prawdziwym słuchaczem zespołu X. I tutaj, oczywiście, bardzo wiele osób odnosiło się do Depesz Mode. E i bardzo wiele listów dotyczyło tego, kto jest a kto nie jest um, prawdziwym Depeszem. E, tutaj oczywiście powiemy troszkę więcej o tym konflikcie pomiędzy fanami Depesz Mode i, e, i fanami New the Block, ale trochę na boku tego konfliktu pojawił się list od Moniki z Katowic, która napisała tak: Wiem, że teraz fanów Depesh Mode pojawiło się pełno. Jak grzybów po deszczu. Ale większość z nich to pseudowielbiciele. Nie rozumiem, jak można słuchać Depeche Mode i na przykład Vanilla Ice. To obraza majestatu, kończy, kończy Monika. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, że znaczy z jednej strony oczywiście nie każdy słucha czego chce, ale z drugiej strony faktycznie to jest jakieś takie takie no, niespotykane połączenie Depeche Mode i Vanilla Ice. Nie, nie wiem, czy, tutaj, czy, czy czy ona e, jakoś tam ma taką osobę w swoim, tam, w swojej okolicy, czy, czy wymyśliła sobie taką postać, ale, ale no, <laughs> rzeczywiście to jest interesujące, nie? taki eklektyzm. Powiedz, powiedz to chłopakom i, i dziewczynom, którzy robili Porcysa albo Screenagers, <noise> że, no to dziwne, no bo to z jednej strony takie, a to siakie. No, byliśmy jeszcze y, na długo, długo przed poptymizmem i przed, przed jakimś otwarciem na to, że hej, Papa Dance też może być super, Artury Rojek ich kiedyś zaprosi na den. O tym mówię, e, ja mówię więc to tak, jest generalnie tak, tak, dziwny tak, tak. taki, jeśli chodzi o gust, ale jak ktoś ma 12 lat w 91 roku, to to jest jednak dosyć ekscentryczne. Chociaż będziemy mieli akurat w tych listach y, przykład tego, że że ten eklektyzm działał, że niektórzy się do, do niego przyznawali w otwarty sposób i, i że go bardzo bronili. To, to akurat ciekawe, ale to, to później, no tak, no jakaś taka napierniczanka, no bo to rzeczywiście jest jakiś taki też czas, wiesz, w którym. Jak się weźmie brawo, rozmawialiśmy sto lat temu o brawo i rzeczywiście mamy jakieś takie, nie wiem, eurodensowe historie w jednym numerze, i mamy też Grindeja, który tam wydał wtedy nie, chyba duki, tak mi się wydaje, że to jakoś te, te okolice. Jednak, Muzyka gitarowa wtedy, znaczy, okej, okay, depesze to niekoniecznie muzyka gitarowa, powiedzmy gitarowo-syntowa, akurat w tamtym momencie w historii muzyczki rozrywkowej, dosyć gitarowa, bo oni tacy się zrobili paragrange'owi. Tam Songs of Fate and Devotion wyszło, no jednak ta gitarowa była bliżej, dużo bliżej głównego nurtu, albo po prostu była w tym głównym nurcie, nie? Więc no, z perspektywy kogoś, kto prowadzi tego typu czasy pismo dla dzieciaków, dla młodzieży. No, musisz to rozkminić, nie? Mm -hmm. Masz bardzo dużo jakiegoś takiego bubblegum, popu, jakiegoś boysbandowego, jak, jak New ci. No i to, to jest kurde, bardzo, bardzo mocny rozdziew, nie? Więc oni zresztą sami w którejś z tych odpowiedzi wspominają o tym, że sami nie wiemy, o czym pisać, jak was zadowolić, musimy się ten. Ale że opierają się na ankietach, nie? Na przykład, że najpopularniejszym zespołem tam w jakimś roku zostało. Rockset, więc tak. dobra, no, no to okej, okay. to, to, to Rockset pogodzi tutaj na, najwięcej osób. No problematyczna sytuacja. Hmm, dzisiaj już y, wydaje się to absolutnie niemożliwe, żeby tego typu czasopismo funkcjonowało, nie? Już tam, wiesz, machina od stu lat nie istnieje, więc to, to w ogóle nie do zrobienia. I w ogóle jest niemożliwe, żeby czasopismo muzyczne funkcjonowało w jakiś prężny sposób, ale to, to osobna sprawa. Tak, no tutaj jest oczywiście ten... ten, ten to, oni się zastanawiali nad tym, o czym pisać i, i faktycznie, i, jeśli myśleli, że Roxette pogodzi wszystkich, no to niekoniecznie, bo wtedy z kolei zaczynali pisać fani Roxette i jebać inną muzykę, która tam, którą słuchał ktoś inny, więc... więc... Ale wspaniale, wspaniale, że Roxette mogło mieć takich zaciekłych w ogóle fanów. Ja lubię ten zespół, w ogóle to jest super tak. poprockowy zespół, ale wiesz, jakby wyobraź to sobie, że ktoś jest takim wkurwionym fanem Roxette, Że mm -hmm. po prostu jest w stanie się, się tłuc o to, no. No ale to jest w ogóle chyba trochę... Jak, jak wspominam swoje dzieciństwo, no to dużo było jakichś takich konfliktów związanych z popkulturą taką czy inną, tak? No wystarczy wspomnieć czasopisma gamingowe w których było mnóstwo jakichś takich dziwnych e, na przestrzeni lat dzi 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 dziwnych e, nie lub bardziej dziwnych e, konfliktów typu PC versus Amiga, mm -hmm. e, Amiga versus Atari, PlayStation 1 versus tam jakiś tam Sega Mega Drive, a potem PlayStation versus Xbox, nie? Jakby to prawdopodobnie chodziło o jakąś tam przynależność do grupy, która jest ważna dla, dla dzieciaków w, w dużej mierze, no, no, no i tyle, tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy kiedy nie było internetu, proszę pana, i trzeba było rozpoznawać się na ulicy w jakiś tam inny sposób, tak? tak? Jak tak. ktoś był metalem, to to rzeczywiście była jakaś tam, tworzyła się jakaś łączność, powiedzmy, nawet jeśli się z tym, z tym się nie porozmawiało. wspomnianej Monice z Katowic, która uważa, że, 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 że no fanów, takich pseudofanów, narosło jak grzybów po deszczu, odpowiedziała inna Monika z Krakowa, która napisała, że nie podoba jej się to stwierdzenie i zapytała, i to słuszne pytanie, Moniko, chciałem cię zapytać, czyj majestat obraża ktoś, kto słucha Depeche Mode i Vanilla Ice? Vanilla Ice, a Depeche Mode, a może twój? Eee, ale z drugiej strony napisał też prawdziwy Depeche z Dąbrowy Górniczej, że zwracam się do Moniki z Katowic, twoja wypowiedź jest piękna. Nareszcie ktoś odważył się napisać kilka słów o depeszach. 45% depeszy w Polsce to pseudodepesze ośmieszający zespół DPS Mode. 45%. Ja Jakby on powiedział, że połowa depeszy to jest w ogóle chuja warta, rozumiem, tak? Ale 45%. On musiał zrobić jakąś tutaj kwerendę, nie? Jakiś, tak, coś tak, tutaj tak, tak, być. tak, tak, tak. Szkoda, że nie pojawił się jakiś taki polemista na zasadzie: wiesz co, no, te dane są troszeczkę przeszacowane. Ja bym celował tutaj w 39, tak naprawdę. No bo jak masz tam 10%, 10 ziomków depeszy, no to sobie wydzielasz okej, okay, ten Tomek jest w ogóle fujarą pozerem, ten, to jest prawdziwy kurwa depeszowiec. Cudowne, cudowne tutaj są rzeczy, naprawdę, no. Bardzo, bardzo wrzący czas. Mam pytanie do was, pisze Robert Sulechowa. Zresztą nie tylko ja, lecz i moi koledzy. Dlaczego już chyba czwarty miesiąc z kolei drukujecie zespół New Kids on the Block? Przecież są okropni. Wydrukujcie jakiś naprawdę super plakat z super zespołem, a nie tylko tych w cudzysłowie sexy chłopców. No a z kolei Monika z Dąbrowy Górniczej opowiada o tym, że chciała aby się dowiedzieć, do jakiej szkoły chodzą Doni i Dany. O, Doni był zresztą jeden z bohaterów tak. naszego pierwszego odcinka na temat podcastu. No, Zamieście wywiady z poszczególnymi członkami tej grupy. No, widocznie doszło do jakiegoś takiego zamęczenia niukicami, nie? Jak się pojawią, no to okej, okay, no to najwyżej ominiesz, ale jak się pojawiają cztery numery z rzędu, a ty ich nie nienawidzisz, po prostu nie nienawidzisz tych niukiców, no to już się zaczyna zaczyna problem tutaj, no. To jest chyba taka trochę sytuacja, w której pojawia się jakiś taki mainstream, nie? Który, e, Który, który bardzo szybko, jak, jak starasz się być cool dzieciakiem, który jest troszeczkę niezależny, to, to, to zaczynasz jebać mainstream, dlatego że jest mainstreamem nawet bez słuchania i próbujesz stawiać się w opozycji, przy czym ta opozycja, którą, którą sobie wybierasz, no właśnie nie wiem, nosi barwy Roxette albo Depeche Mode, wycisz bez przesady, że to jest jakby, nie, nie jesteś w jakimś strasznym niezalu, tak? Tak, tutaj, tak, tak. tak. Z jebaniem New Kids on the Block zajmowała się na przykład ta Justyna, fanka Roxette. Pewnie tego nie wydrukujecie, to jest w ogóle częsty, bardzo bardzo częsta rzecz. <grystanie <grystanie to jest szantaż, w ogóle do to jest szantaż wydrukujecie, tak zresztą później Popcorn napisał w jednym mm. z działów listowych, że ej przestańcie tak pisać, okej? Okay? Przestańcie nas szantażować. Um, ale chcę powiedzieć, że um, fanowie by fanowie New Kids nie puszyli się, tak? Bo jest jeszcze młodzież, która kocha inną muzykę, widzi inne symbole seksu niż Doni i reszta tych smarkaczy z New Kids, na co jedna z dziewczyn tutaj odpisała, że w kolejnym numerze New Kids to nie smarkacze. I to jest cały list praktycznie, więc... więc... Poważni, yy, poważni panowie, tak, tak, to napisała Justyna Fanka roxet z wykrzyknikiem, że taka Rockset no właśnie, jesteś tacy wybitnie wkurwieni, ale bardzo ważne jest to, że wszystkich pogodził Piotrek z Koszalina, który, który miał bardzo niszowy gust, który napisał takie słowa. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nie piszecie nic o muzyce żeglarskiej. Nie wiem, czy waszym zdaniem tego typu utwory nie są nic warte, czy tylko o nich nie macie wiadomości. Proszę mi to wyjaśnić, ale pasiv agresji jeszcze przy okazji, może się po prostu nie znacie na szantach, nie? Jakby Piotrek z Koszalina to jest popcorn. Pop jest nawet w tytule tego pierdolonego czasopisma. Nie będziemy po prostu o hiszpańskich dziewczynach pisać, nie? Jakby daj spokój. No zaraz, ale czy hiszpańskie, czym to nie jest pop, czy... Przepraszam, no. no, no gdzie nie gdzie to, jest, to na jest. Jest to rozrywkowe z, zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o, o zasięg rynkowy w szanciarstwa wtedy i dziś, to wydaje mi się, że tak, że z New sami jednak nie mogliby rywalizować. No ale Piotrek chciał, no. Przynajmniej, przynajmniej zapytam, no. W ogóle zabawne jest to, że, że Popcorn raz nawet spróbował, znaczy nie raz, no, próbowali mediować pomiędzy tymi, tymi skłóconymi grupami i któregoś razu wydrukowali cztery listy, z których dwa były bardzo pro New Kids on the Block, a dwa były bardzo przeciwko. I to też wkurwiło ludzi. Ktoś tam napisał jakiś taki list, już tam nie będę cytował, ale że co kurwa, co, to w ogóle to jakiś zakrzywianie rzeczywistości, przecież to wcale tak nie jest, że połowa na pół, na pół. Większość nie lubi. Więc, więc, więc tak, takie rzeczy się działy. Jest tutaj też Luzia z Łodzi, która pomiędzy tymi listami dotyczącymi New Kidsów zaproponowała, żeby może więcej trochę pisać o Orbisonie, Jeremy Lee i Elvisie Presleyu, czy The Beatles. Um... No i to chyba jakby redakcja odpisała, że twój głos nie jest odosobniony i tam zastanawiamy się nad tym, ale to chyba nie pykło finalnie. O ile wiem, Popcorn nie zajmował się za dużo Roy Orbisonem w kolejnych numerach. Nie, no nie było, nie było takiej potrzeby. Myślę, że gdyby Wiesław Weiss czy Wiesław Królikowski wtedy przeczytali ten list, to by zrobił, ej, ej, my, a my, my... <laughs> hej, 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 zapraszamy do nas! Świecące strony, kolorowy, pachnący tusz, <laughs> także... Dajcie nam no... adres do ludzi! Tak, 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 tak. Ilo, ile ona mala... O, nie, to już nie. Wiesław <laughs> by tak nie zapytał. No więc tak, tak, tak. No, jak widać m, bardzo, ta, bardzo ta publiczność, ci odbiorcy są rozbici, nie? że jakby każdy ma swoją wizję popcornu tak naprawdę pod kątem muzycznym. Że nie jesteśmy młodzieżą, jakby dużo rzeczy nas łączy, ale w, tak naprawdę to, to mamy bardzo, bardzo rozbieżne zainteresowania. Tak, tak, tak. Tak, tutaj y, pojawiły się jakieś osoby też, które jeśli chodzi o słuchanie muzyki miały jakieś takie podejście analityczne. Tutaj Marek Zrybnika pisze, że nasza klasa liczy 30 osób, w tym 20 osób. Słucha rockset, pięć rapu, jedna metalu, jedna jest punkiem, dwie słuchają wszystkiego, a jedna muzyki poważnej, nie? Więc tutaj były też jakieś takie próby przekonania ludzi do, 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 do muzyki, której akurat nie słuchają. W którym momencie pojawiła się jakaś taka sytuacja, że New Kids mieli się rozpaść i to był jakiś początek lat 90. I tutaj Pisały zrozpaczone fanki Newkiców. To dosłownie list, który został podpisany przez zrozpaczoną fankę NKOTB. NKOTB. Gdy czytam te artykuły, New Kids, wpadam w szał. Po przeczytaniu popcornu myślałam, że porwę całą gazetę lub zrobię coś gorszego. Nie wyobrażam sobie, co to by było, gdyby moi ulubieńcy się rozpadli. Ile milionów fanów na całym świecie by zawiedli? Napisała zrozpaczona fanka. Po czym w kolejnym numerze napisał ktoś ze Skierniewic, nazwisko i adres dana redakcji, i to dobrze, bo tutaj to by się, się mogło źle skończyć, gdyby, gdyby się podpisał adresem. Uczono mnie, że nie wolno budować swojego szczęścia na czyjejś krzywdzie. Ale teraz mogę powiedzieć prosto w oczy: Kapslog, bardzo dobrze, że New Kids rozpadają się. No i tak to właśnie co ludzie, którzy po prostu lubią patrzeć, jak świat płonie. Tak to jest. No, kontrowersje też pojawiały się na tym gruncie powiedzmy, pchlimy, bo tam pchlitark funkcjonował mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku że w popcornie można się było oczywiście poznać korespondencyjnie wymieniać się jakimiś pierdołami, plakatami, gadżetami innymi ale no właśnie, no nie każdy potrafił uszanować, że jest tego typu forum, że jest tego typu miejsce. Fanka New Kids, bo tak jest podpisana, Bożena, pisze, że chciałabym się zwrócić do Renaty R. z Malborka i Magdaleny N. z Pruszkowa. Dziewczyny, napisałyście do pchlego targu, że poszukujecie tam Pet Shop Boys, Johna Bądżowi i tak dalej, a kiedy już ktoś wam coś wyśle, to wcale nie odzywacie się, bo po co? Przecież dostałyście plakat swojego idola, a drugiemu to już nie łaska wysłać? To po prostu nazywa się jednym słowem. I caps lock. oszustwo, mój drogi. Ja się Prawda? zgadzam. Prawda? Tak, to, to, to ale, nie może działać w jedną stronę. No. Ale weźmy tutaj w obronę, może osoby, które, które, które nie były tak chętne, żeby wysyłać yy, plakaty i, i inne rzeczy, dlatego że napisał do popcornu któregoś razu Artur. Artur D. Nazywam się Artur D. Z Opola. W numerze 8 Pokornu ukazało się moje zdjęcie wraz z ogłoszeniem w rubryce Zawieramy znajomości. W tym oto ogłoszeniu dałem słowo, że do wszystkich odpiszę. To stało się niemożliwością. Moja skrzynka już dawno się rozwaliła. Listonoszce urwał się pasek od torby, a na dodatek naderwała sobie ścięgna w ramieniu, a ja topię się w listach. To oczywiście żarty w nawiasie. Z dzisiejszym dniem, 26, 26 tam, sierpnia, dostałem 439 listów, dlatego wszystkich, no prawie wszystkich, chciałem przeprosić, ale nie odpiszę spodziewałem się, że przyjdzie najwyżej 100, a tu kto nie wierzy, niech przyjeżdża. Lepiej też nie, nie, nie mówić takich rzeczy, jak się podało adres swój w gazecie, bo ludzie będą przyjeżdżać po prostu. Też o tym pomyślałem, no, odważne. Tak, no tam napisała jeszcze Ania, która miała podobny, podobny problem, bo... I też napisała, że ponad 400 dostała. Więc, więc to pokazuje jakąś tam skalę, powiedzmy, yy, tych, tych rzeczy, tak? No bo jak to, to miało bardzo wysoki nakład, sprzedawało się bardzo dobrze, to były dziesiątki albo i setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy na początku lat 90. i Zobacz jak dużo osób było w stanie zaangażować się tak, żeby pójść na, na pocztę i wysłać list, nie? To, jest, to rzeczywiście robi wrażenie, że aż 400 osób jest w stanie tak się zaangażować w swoje ulubione pismo w latach 90. No, to prawda, to w ogóle jest zabawne w kontekście tych późniejszych jakiś tam akcji, typu wyloguj się do życia i co ty przed tym komputerem, no jakby generalnie mówimy tutaj o osobach, które teoretycznie miały możliwość zawierania znajomości w realu, tam gdzieś na podwórku, ale się angażowały w tego typu korespondencyjne historie, no bo to jest jakaś tam... Nie wiem, ekscytujące, tak? To jest osoba tam, ty jesteś ze Skierniewic wspomniany, a ktoś tam jest, jest z Lisbarka Warmińskiego, Nie wiem, czy a, aby to nie jest za blisko, ale no jakby wyobrażacie sobie, ktoś jest z zakopanego, ktoś z Gdyni. No i to jest spoko. Więc skoro ludzie się angażowali w taką, wiesz, bardzo praktyczną sytuację, wymagającą po prostu, nie wiem, ręcznego pisania i tak dalej, i tak dalej, to po prostu dziwić się temu, że potem ludzie siedzieli na gadu-gadu albo innych czatach i tak dalej, gdyby było to dużo łatwiejsze i to nawiązywanie znajomości. Już było bardzo, bardzo proste. No, a propos tego, jak trudno było pogodzić tutaj rozmaitych fanów takiej czy innej muzyki, jest jeden list Marzeny z Gdańska i Marzena też krótko z frajernią, nie? bo zaczyna swój list od słów: Jesteś najgłupszą gazetą, jaką kiedykolwiek miałam w rękach. Sami idioci, żadnych porządnych. Z przez, że z kropką, żadnych porządnych zespołów jak Metallica czy Papa Dance lub Europe. I to jest właśnie mm -hmm. przykład tego takiego, wiesz, otwarcia, nie? Tak. Takiego pitchforkowo- porcesowego w tamtych czasach. No, to jakby w tamtym momencie to, to nie jest zwyczajne połączenie. Tak, ona, ona mówi, słucham wszystkiego, i wy nie trafiacie w to, że ja słucham wszystkiego, nie? <laughs> tak, tak, tak. Jak to jest, że to, się, że to się mija? Ciekawe. No, ona tam krytykuje tam kawały i tak dalej, ale um, a propos tych fragmentów, które tutaj mamy, mi się przypomniała jedna rzecz, że ja spędziłem, <laughs> źle to zabrzmi, mm -hmm. ale ja spędziłem dwa lata. Przed ym, takim wyimkiem z popcornu z gołą babą po prostu. Bo to jest wyimek z popcornu z Madonną. Tutaj są listy yy, piszą ludzie zaaferowani tym, że w popcornie numer 1292 ukazaliście nagą Madonnę w scenach erotycznych. Sama nie mam nic przeciwko temu, ale moja babcia uważa, że nie powinno się drukować takich scen. No i jest jeszcze drugi tego typu list, że tak, że to jest gazeta dla młodzieży czy dla zboczeńców? Pytam Mruwa. No i. Tak myślę 92, i to jest płyta Erotika Madonny. nomenomen men Omen Erotica. I tam rzeczywiście ta sesja fotograficzna, te wizuale, które temu towarzyszyły, to była dosyć gruba uh -huh. rzecz. I ja przez dwa lata miałem taką. Jak byłem, jak byłem mały, miałem taką panią opiekunkę, bo po prostu przeszkole był za wysoki poziom i ja przychodziłem do takiej pani, która się mną opiekowała, tam mnie uczyła czytać, pisać. I jej córka, która była w tamtym momencie jakąś chyba 19-20-latką, miała bardzo dużo plakatów w swoim pokoju, i między innymi właśnie ten wyimek z Madonną, która jest bardzo mocno obnażona. Mm -hmm. I to było dosyć ekscytujące doświadczenie dla do takiego małego, małego, małego dziecka, ale jak tak sobie teraz myślę, że to, kurde, to było odważne dosyć jak na takie czasopismo młodzieżowe, po które sięgają tam, wiesz, między innymi dziewięcio, dziesięcioletnie dzieci. Nie mówię, że to by im zrobiło w jakikolwiek sposób krzywdę, mm -hmm. nie? Ale że, że, że to faktycznie mogło być dosyć szokujące, bo tu nie chodzi o kawałek dekoltu, tam ta jakby cała, wiesz, erotyczna, proszę pana... Wizualna sprawa była, była dużo bardziej rozwinięta, więc popcorn nie tylko był najgłupszą gazetą na świecie, jak, jak twierdzi Marzena, ale też bywał, przy pana, niegrzeczny po prostu. Niegrzeczny. Zresztą tutaj popcorn odniósł się do tych zarzutów i odpisał tak. Nie wstyd nam, nie sądzimy, aby owe zdjęcie miały cokolwiek wspólnego z seksem. Eee. No, nie wiem, panie że <śmianie> Sesja Madonny nic wspólnego z seksem, absolutnie. Mm -hmm. Nagość niekoniecznie musi oznaczać pornografię. Poza tym, nawet jeśli ktoś uważa, że są zdjęcia erotyczne, gratulujemy, że są to zdjęcia erotyczne, gratulujemy wyobraźni. Trudno, naprawdę trudno określić go mianem yy, zboczeńca. Twoje obawy mruwo są bezpodstawne. No, i tak, to znaczy, to było odważne i, i rzeczywiście to też było jakieś. To była woda na młyn prawicowców, którzy pokrzykiwali w, w telewizji i. Na łamach różnych czasopism, że, 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 że właśnie przyszło wraz z kapitalizmem, to straszne, e, straszna demoralizacja, i tam są, tam są gołe baby. No faktycznie były gołe baby, i trzeba powiedzieć, że to nie, nie, nie tylko w jakichś takich sytuacjach pod tytułem Madonna wydaje album i promuje go e, zdjęciami, na których jest rozebrana, ale też to były jakieś takie sytuacje, w których to jest absolutnie niekonieczne, ale oni tak to robili. I wydaje się, że, 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 że robili to całkowicie świadomie, nie? Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, że. Tak jak przeglądałem jakiś tam rocznik 93, to był jakiś taki artykuł o zapomnianej już wokalistce, która kiedyś rozebrała się w Playboyu. No i oczywiście dwa zdjęcia z tego Playboya były tam opublikowane, nie? Czy to jest konieczne? Nie. Czy Popcorn to robił? Tak. I, i, i dobrze, że to robił. Przy czym to wtedy przecież trwały te wszystkie dyskusje dotyczące zakazu pornografii. One trwały zresztą przez wiele lat później, nie? Kilka dni temu, na potrzeby innego odcinka podcastu, miałem okazję przeglądać egzemplarze innego periodyku, czyli Nie Jerzego Urbana, i oni tam mieli poważne problemy związane z tym, że, znaczy poważne, no po prostu mieli sprawę w sądzie za to, że co chwila publikowali żeńskie genitalia na przeróżne sposoby tak, tam były jakieś takie erotyczno-pornograficzne sytuacje i to nie była. To nie było pismo, o ile, o ile dobrze pamiętam, które było oznaczone jako 18+, plus czy coś, nie? Więc, więc było dość liberalnie wtedy. Rzeczywiście wydaje mi się, że gdyby dzisiaj wychodziło coś, pod, coś podobnego do, do, do Bravo albo Kornu, albo w sumie można byłoby się cofnąć o tam 5-6 lat i, i, i właściwie 10 już bardziej i zobaczyć te ostatnie numery, to wydaje mi się, że tam było troszkę grzeczniej niż na początku, nie? Tak, tak. No to jest ten czas, w którym funkcjonuje tam, wiesz, 2,5 ustawy generalnie. O prawach autorskich nawet nie mówię, więc, więc było, było dużo jakiegoś takiego testowania. Sprawdzania, co można, co można zrobić, ale mówiliśmy o tym, że ogólnie redakcja popcornu krótko, krótko z frajernią, bo napisała Dominika z Gdyni, która zaczyna swój list od: Nienawidzę was i 200 wykrzykników, jesteście beznadziejni, jak i ta wasza dziewczyna. Jestem spod znaku ryb i napisaliście, że mój szczęśliwy dzień to 17 listopad. Inne horoskopy też się nie sprawdzają. To kłamstwo. Jeżeli uważacie, że szczęściem jest dostanie dwóch pał i jednego dnia, to się zgadzam. Właśnie 17 je dostałam. Jesteście straszni. I od redakcji złożymy reklamację u astrologa wydawnictwa. Krótko, nie? Znaczy krótko. krótko, krótko trzeba, tak. Tam jest odcinanie, no. Nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle, że jest taka mini złośliwość, do której czasami się przyznają, czasami nie, że listy, które są bardzo agresywne w stosunku do nich i takie krytyczne, oni drukują w, z oryginalną pisownią. Tak. E, mhm. I z błędami. Tam również ortograficznymi, nie? Więc, więc to jest jakaś taka mała rzecz. Że niby tam dorośli ludzie w tej redakcji, ale jednak jak trzeba dzieciaka ośmieszyć, bo mu się coś nie spodobało, to, tak. to e, jeszcze a miks. A propos tych, te, tego, tego działu, e, z, zawieranie znajomości. E, tu jest list też od Marzeny Zgadańska, być może nawet tej samej, gdzie ona, to jest bardzo zabawny znak czasu, gdzie ona pisze. Ludzie, zlitujcie się. Ogłoszenia okazujące się w popcornie nie są od tego, żeby przesyłać jakieś łańcuszki szczęścia i to nawet na konto adresata. Wiecie, ile pieniędzy można stracić na takie głupstwa? Ja nie wiem, jak to działało. W sensie rzeczywiście, że mogłeś tak wysłać list na czyjeś konto i, i ten ktoś, żeby odebrać ten list, musi, musi zapłacić? O, o, o co tu. na e? zasadzie przesyłki za, za nie, bo za przesyłkę za pobraniem i tak płacisz, kurde. Nie wiem, co to był za system. No. Niemniej nie mniej tak, to to tak właśnie wypuka się w czoło, że no, kaman, nie wysyłajcie <laughs> łańcuszków szczęścia na adresy, które są drukowane w popcornie. I faktycznie tak można było tak robić, nie? Jakby, wiesz, we wszystkich gazetach wtedy podawało się swoje adresy. Było bardzo nierozsądne. Tak, z tak, <laughs> tak. To jest bardzo, bardzo <laughs> ciekawe. Te, te wszystkie kluby korespondencyjne jakieś tam, no. Trochę, trochę się nie mieści to teraz w pale. No tak, no popcorn taki by, bywał właśnie też trochę taki ironiczny w tych odpowiedziach, taki czasami pasywno-agresywny rzeczywiście, bo tutaj jarzynki z białego stoku, nie wiem, to jest jakaś grupa tutaj, e, zarzucają prawdopodobnie popcornowi, że od kiedy pojawił się zespół Nikki Son The Block, spadliście na psy, ostatnio więcej o lepszej muzyce jest w kurierze niż u was, bla, bla bla bla, i że mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziecie lepszą gazetą. Póki nie będzie więcej Depeche Mode i metalu, jesteście basiakami. Nie w Wstydźcie się tego listu i wydrukujcie go. I od redakcji nie wstydzimy się i drukujemy, chociaż nie za bardzo wiemy, co to są basiaki. Ja też nie wiem. Też, Wiesz, co to nie, jest? Nie, właśnie nie. Ha, hasioki to może bym wiedział, ale... Ale tak, to... No nie, nie, to, 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 to Jarzynki z Białego Stoku pisały więc to, to, to inne rejony, nie wiem. Nie? Jeżeli, jeżeli wiecie, co to są Basiaki, to zapraszamy do sekcji komentarzy. Tak, no i któregoś razu jeszcze w połowie lat 90. listy miesiąca, bo od pewnego momentu redakcja zaczęła wyróżniać listy miesiąca, została jakiś taki awangardowy, awangardowa próba. Stworzenia, jak rozumiem, jakiegoś takiego bardzo generycznego listu, tak typowego dla, dla, dla tego czasopisma, i on leci tak: goodbye, będę, będę czytał jak jest napisane, goodbye. Ukośnik, myślnik, ukośnik. Znaczy do widzenia, ukośnik, kropka, ukośnik. A ja wam teraz mówię, cześć, ukośnik, wykrzyknik, myślnik. I tak dalej, i tak dalej. I, i on leci, on jest bardzo długi, on jest troszkę za długi moim zdaniem, ale, ale, ale nawet ciekawe, że, że ktoś postanowił jakoś tak się przyjrzeć tym, um, tym ogółowi listów, który przychodził do, do popcornu, nie? Tak, tak, tak. No być może oni rzeczywiście jakoś się w to wszystko wczytywali, tak? To już zostawiamy tutaj kwestię tego, tej prawdziwości tych listów z działu porad, ale jeżeli chodzi o o, o te wszystkie kluby, o możliwość znalezienia penfrenda i tak dalej, czy tam Penpala, no to, 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 to wszystko chyba autentyki i oni sami się zarzekali, że, że czytają, czytają wszystko skrupulatnie. No ale dobrze, to no może przejdźmy już po prostu do, do porad, bo, bo w sumie to jest tutaj, proszę pana, juice, jak to mówią gdzieś kurwa, prawdopodobnie. No i listy Pamiętacie, Kasia, Gabi, no jakby różne tutaj persony się, się będą prawdopodobnie pojawiać. No i jak się temu przyjrzymy jeszcze raz, no to, to jest to dosyć zaskakujące, wszystko i te porady są różnej jakości, ale ja tutaj streszczę, tak naprawdę, może troszeczkę, dosyć długi list. To jest list od Ramony. Ramona 23, nie. Od Ramony pod tytułem Dlaczego Grzech? Jest takie wielkie pytanie filozoficzne: undemalum, mhm. skąd zło? A to jest pytanie, dlaczego grzech? Droga Kasiu, chciałabym, abyś pomogła mi zrozumieć, dlaczego seks jest uważany za grzech. Chociaż należy do osób głęboko wierzących, nie mogę się z tym pogodzić. Dla mnie miłość fizyczna to coś bardzo pięknego i wartościowego. Dlaczego katolicyzm nie zezwala dwojgu kochającym się ludziom na całkowite oddanie się sobie? No i tutaj, w skrócie, droga Ramona, negatywny stosunek Kościoła Katolickiego do seksu nie zrodził się nagle, lecz kształtował się przez setki lat. Profesor Imieliński twierdzi, że w dużej mierze wpłynęła na to walka z niemoralnymi obyczajami panującymi w Cesarstwie Rzymskim. I potem jest dużo jakichś takich argumentów w rodzaju nie znajdujemy, natomiast uzasadnienia takiego stanowiska w Biblii. Stary Testament potępia kaziroctwo, cudzołóstwo i Sodomię, lecz nie wyraża deza dezaprobaty dla aktywności seksualnej w ogóle. Żydzi na przykład akceptują popęd płciowy człowieka i jego ciało, tak? Obecnie Kościół Katolicki to już końcówka nie złagodził swojego stanowiska w sprawie płciowości człowieka, nadal uznaje jest stosunek nieprowadzący do zapłodnienia tak za itd. itd. I tak dalej. Yy, całkiem merytoryczna, ja nie wiem, czy to jest. Przedróg, czy to jest przedróg od Niemca, czy to jest um, jakaś nasza tutaj nie, produkcja? Chyba już nie, ale... bo, 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 bo to jest z numer z spóźniejszy, jakiś taki, więc wydaje mi się, że tak. Tak, mamy, jest... mamy Kasię, nie mamy żadnej Ankę, czy tam żadnej Tere Terezy, więc załóżmy, że, że tak było. I dużo jakichś takich argumentów, no powiedzmy, że progresywnych, to znaczy związanych z tym, że ta nauka Kościoła Katolickiego to nie jest taka przeźroczysta, że tam jest jednak dużo hipokryzji, że różnie się do tego podchodzi, że w Piśmie Świętym. Nie znajdziecie argumentów i tak dalej, i to jest ciekawe pop w popkornie, bo jak się czyta niektóre odpowiedzi, to można pomyśleć, że aha, tak, po prostu zwolennik tak zwanego cudzysłów kompromisu aborcyjnego odpisuje, nie? W jakiś, albo czasami, że jakiś po prostu kryptozetheneowiec, mm. nie? A tutaj dostajesz coś takiego, że tam 90. któryś Polska środek Europy, ale niekoniecznie i, i, i dużo jakichś takich argumentów merytorycznych, odważnych, więc to, to nie jest śmieszkowy list, tak, tak, takowe też się pojawią, to jest list dosyć zaskakujący, jeżeli chodzi o ten wybór. Tak, myśmy rozmawiali tro, trochę o tym, jak różne persony niekiedy odpowiadały dzieciakom na listy, nawet jeśli to była technicznie ta sama persona, tak? Początkowo na listy odpowiadała Gabi, później to była Kasia, a później Alicja. I trzeba powiedzieć, że właśnie czasami to były jakieś takie zupełnie ogarnięte odpowiedzi, a czasami na przykład, nie wiem, jakieś takie sugerowanie, no może nie jesteś gejem, no może tam się zastanów, nie, może tam tak naprawdę, tak naprawdę, wiesz, lubisz dziewczyny i wszystko jest z sobą w porządku, wiesz, i wydaje mi się, że ten, ten, ten straszliwy ból dupy, który miały osoby powiedzmy o poglądach konserwatywnych w związku z czasopismami kolorowymi dla młodzieży w tamtych latach, on był chyba często związany z tym, że po prostu niewłaściwy numer wpadł w ręce rodzicowi, czy, czy babci do no nie, no bo czasami po prostu to jest rzeczywiście jakiś taki w, w dziale listy jest na przykład jakieś tam potępienie dla aborcji, o czym za chwileczkę, a czasami jest, nie wiem, właśnie trafiasz na, na numer, gdzie jest rozebrana Madonna, albo, mhm. albo, albo, właśnie, jakieś takie zupełnie wprost dyskutowanie z nauką kościoła, i to faktycznie wygląda jak jakiś taki wiesz, jakiś taki sabotaż we własnym domu, nie? Jakby, że, o Jezus Maria, no, Niemiec centralnie tutaj jakiś snuje jakieś dywagacje na temat, na temat Biblii do, 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 do ucha mojego dziecka e, i, i co ja mam z tym zrobić, nie? No, właśnie, wspomniałeś tutaj o aborcji, ja też wspomniałem o aborcji, no to, no to zatrzymajmy się na chwilę przy tym temacie, dlatego że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o liście, który wysłał absolutnie zrozpaczony nastolatek do, do popcornu, który wpadł w, razem ze swoją partnerką i, i ten list nazywał się Zmarnowałem sobie życie i on dostał tam straszny opierdol w ogóle, nie? Mhm. Jakby... Ja nawet myśmy się nawet chyba zgodzili z tym, co, co, co Kasia czy tam Gabi napisała temu chłopakowi w tym liście, w sensie, że, że no po prostu weź się w garść i to, to dla twojej partnerki to jest jeszcze cięższe, mm -hmm. i tak dalej. Ale on był cały napisany w tonie, co, popakałeś to <śm> tak, się, z... Zrobiłem dziecko, <śm> <śm> tak, tak. <ś> Więc ciąg dalszy, tym razem zróbmy gender słapa, prawda, i, 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 e, i przeczytajmy e, list od Kory. Droga Kasiu, mam 17 lat, znaczy to, to nie jest ta kora. Mam 17 lat, okej. Okay? To pies kory, oczywiście. Tak? Pies kory jest strasznym badasem. Narkotyki, aborcji. Droga Kasiu, mam 17 lat i duży kłopot. Chodzę do LO. Kilka miesięcy temu poznałam chłopaka, którego pokochałam z wzajemnością. Po paru miesiącach naszej przyjaźni okazało się, że jestem w ciąży. Wiedząc, że nie będę zdolna wychować tego dziecka i nie czując jeszcze powołania do tego, aby zostać matką, bez rozmowy z nim poszłam na zabieg. Operacja udała się bardzo dobrze, a potem zaczął się koszmar. Mój chłopak dowiedział się o tym, zrobił mi straszną awanturę. Potem rozpłakał się, krzyknął, że zabiłam jego dziecko i wybiegł z domu jako szalały. Chciałam z nim porozmawiać, wytłumaczyć, że nie mogłam teraz urodzić tego dziecka, ale on mnie nie słuchał. Ciągle powtarzał swoje: Zabiłaś moje dziecko, zabiła się. Teraz od mnie unika, patrzy na mnie z wrogością w oczach, ale ja nadal go kocham. Co mam zrobić, żeby mi wybaczył i znów pokochał i zaufał? Nie wiem, jak chciał wychować to dziecko. Proszę, pomóż mi. Nie? No i jeśli to jest prawdziwy list, to mhm. to jest od rzeczywiście zrozpaczonej dziewczyny, która, która podjęła, jak wynika z listu, dla niej bardzo trudną decyzję, która miała swoje konsekwencje. No i ona chciałaby... No, usł pewnie usłyszeć jakiś taki głos wsparcia ze strony, ze strony Kasi, z, ze, ze swojej ulubionej gazety. Tymczasem, To Akoro, chciałabym zwrócić Ci uwagę na kilka rzeczy. Aha, przepraszam, odpowiedź nazywa się Zekceważyłaś Ojca swojego dziecka. Kiedy dziewczyna nie czuje powołania do macierzyństwa i nie jest zdolna do wychowywania dziecka, to zanim rozpocznie życie seksualne, powinna uświadomić sobie konsekwencje tego kroku. O, tutaj, prawda, tutaj prymas głęb, tak jedno ucho zaczyna wystawać, Red, trochę redagował. Z, z za szpalty. <grym> <grym> tak. Um, czyżbyś nic nie wiedziała o antykoncepcji? Pragniesz, abym dała ci kilka wskazówek, które pomogłyby w odzyskaniu chłopca? Wybacz szczerość, ale nie sądzę, by do ciebie wrócił. Twierdzisz, że pokochałaś go z wzajemnością, mówisz o przyjaźni. Czyżbyś nie wiedziała o tym? Że jej podstawą jest szczerość i szacunek? Kim naprawdę był dla ciebie ojciec twojego dziecka, którego nie raczyłaś nawet poinformować o zajściu w ciążę? Nie jest rzeczą zaskakującą, że teraz cię nienawidzi. Zataiłaś przed nim rzecz, o której powinien był wiedzieć. Sama podjęłaś decyzję, a on nie może się z tym pogodzić. Uraziłaś jego dumę i uczucia Duma jest zwłaszcza tutaj szczególnie istotna. No tak, tak, to sytuacji. W końcu chłop. No. Chyba nie uda się odzyskać jego miłości. Przeżył szok, który może odbić się negatywnie na jego przyszłym życiu uczuciowym. Pomyśl więc o nim i dla jego dobra odejść. No i jakby, no, no to jest odpowiedź taka, jaka jest. I no właśnie, no to jest a propos te, tego wszystkiego, co, co, co prawica lubiła opowiadać o, o, o tym, jak straszny szatan tkwi w tych, w tych czasopismach. No, powtarzamy po, po odcinku pierwszym. Bardzo często było tak, że, te, że, że to były sytuacje jak, stykowe, powiedzmy, poglądowo, tak. Mhm. I, i, I tam rze rzeczywiście, um, episkopat um, chyba siedział czasami w, 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 w czasopismach no, młodzieżowych. Nie? To, to tak czasami wygląda, właśnie czasami, nie zawsze tak jak mówiliśmy, jakby oni przed drukiem, przed uruchomieniem tych wszelkich maszyn w drukarni, jakby oni z maszynopisem jechali do kurii biskupiej i tam im najpierw mówi nie, nie, ale to w ogóle proszę napisać, że przed ślubem to nie, a oni mówią, ale nie, 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 jego ekscelencja to nie jest czasopismo katolickie, to my też tak nie do końca możemy, bo to ma być takie uniwersalne, no, rozumiem, rozumiem, no to ten, no i jest jakby jakieś tam jednak przykrawanie tego światopoglądowo, żeby było tutaj, uraziłaś jego dumę i tak dalej, i tak dalej. już tak to jest do dróg, tak, tak, tak. Tu już jest do dopuszczenia, do jest pieczątka skóry i jakby lecimy. Ja nawet rozumiem ten argument, że nie powiedziałaś jemu o tym, i tak dalej, i tak dalej. Problem mam głównie z tonem tego wszystkiego, i jakby ja nawet rozumiem, że możemy wyjść z założenia, że to jest chłopak z katolickiego domu, który, który, który mm, przeżył szok, dlatego że dla niego aborcja jest jednoznacznym morderstwem, i tak dalej. No ale like, come on, nie? W sensie ani to nie jest osoba, do której powinno się tak pisać, ani ta, ta, ta treść jest troszkę zbyt, zbyt ostra. No kaman przestanie. Mogło, mogło nie pomóc. Eee, w każdym razie akceptacja ze strony kurii biskupiej nie była potrzebna w przypadku listu, który jest zatytułowany że je t'aime mon professeur. Eee, to jest po francusku i nie mam pojęcia jak to przeczytać. Droga Kasiu, w mojej szkole jest super nauczyciel języka francuskiego. Ja i moja koleżanka Kasia często z nim rozmawiamy i żartujemy. Po prostu podlizujemy się. On więcej uwagi zwraca na kachę. Przeczytałam kiedyś w jakiejś gazecie o perfumach, które podniecają mężczyzn. Czy koniecznie muszę ich użyć, by zwrócić je Uwagę? Jeśli nie, co mam zrobić, żeby się do niego zbliżyć? <noise> zwariowana czternastolatka. No, nieważne. I odpowiedź pod tytułem, no właśnie, odpowiedzi mają tytuł. Język poetów i miłości. Droga zwariowana czternastolatko. Od dawien dawna ludzie poszukują środków, które zdołałyby im pomóc rozwiązać ich miłosne problemy. Niegdyś specjalizowały się w ten starsze panie z linii, nosami i potarganymi włosami. Gwarantowały one, bl, 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 przy przypełni księżyca lubczyk, tam trzy nogi pająka, sok, skota, jakby wiecie o co chodzi. E, ale. Kasia kontynuuje już racjonalnie. Polecam ci więc inny sposób na zwrócenie na siebie uwagi nauczyciela. Sposób stary i skuteczny, sprawdzony przez wiele pokoleń. Twoje marzenia mogą się spełnić jedynie dzięki pilności w nauce francuskiego. Mając na uwadze cel, do którego dążysz, powinno ci to przyjść bardzo łatwo, tym bardziej, że jest to język poetów i miłości. Język piękny i romantyczny uczy na pamięć wiersze Eluarda i Apollinera w oryginale i pochwal się kiedyś ich znajomością. Sukces murowany. Czyli jakby long story short, zwariowana 14-latka pisze. Droga Kasia, Chce wyruchać swojego nauczyciela francuskiego. Co zrobić? I. Droga Kasia nie odpowiada w tonie nie, daj spokój, to jest w ogóle jest tutaj i przepaść wiekowa i jakaś hierarchia jednak, tak, pewien konwenat. Ty 14, kurwa. Tak, tak, ty 14 lat, on ma, do no nie przynajmniej 26, no jakby jest twoim nauczycielem, jakaś ta relacja jest przecież nierówna i tak dalej. Nie, 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 Kasia pisze, słuchaj, żadne tam sposoby, jakieś tam lubczyki, jakieś te feromony, głupoty i tak dalej. Uczy tego francuskiego po prostu, zaimponuj mu i wtedy go zrobisz i oczywiście sukces murowany na końcu tak smacznego ja rozumiem ja rozumiem o co chodziło tak w sensie że to jest wszystko takie w takim klimacie wing wink tak ale mimo wszystko masz się na 14 latką która napisała list o tym że zakochała się w nauczycielu i że chciałaby się popierfumować tak żeby żeby jakiś tam afrodyzjak zadziałał na niego tak, jest to jeden z dziwnych listów, powiedzmy, tak? bo, bo są też listy, które są po prostu ekscentryczne, jak ja sobie zastanawiałem się w trakcie researchu, co, co ja bym odpisał, to w sumie nie wiem czasami. Na przykład jest z takich, takich dziwacznych rzeczy, które być może napisała trzynastolatka, być może ktoś z redakcji, ale, no, ale nieważne, tak? Napisała Janka, lat 13. Droga Gabi, mam wielki problem. Poznałam słodkiego chłopaka. Wkrótce skończę 18 lat. Początkowo sądził, że mam 16 lat i był wobec mnie bardzo miły. Bardzo się lubimy. Niestety musiałam mu powiedzieć, że mam dopiero 13 lat. Czy wolno w ogóle nam się kochać? A może byłoby lepiej z tym skończyć? Nie wiem, co mam robić. Bardzo go lubię. Tak, ty właśnie podpisała się Janka 13 lat. No i odpowiedź jest ona jest bardzo ostrożna i, 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 i w sumie, no nie wiem, no jakby ja nie wiem, co bym jeszcze dodał do tego, co odpisała Gabi. Droga Janko, nikt na świecie nie może zabronić uczuć, wprawdzie prawo ochrania młode osoby i zabrania kontaktów seksualnych poniżej 16 roku życia. Ty z pewnością nie myślisz jeszcze o spaniu z chłopakiem, żyj swoim uczuciem, wsłuchuj się w nie, nie pozwól namówić się jeszcze na pieszczoty, do których jeszcze nie dojrzałaś. Wiesz, to jest jakby to jest, ta odpowiedź jest takie jedno wielkie chodzenie po polu minowym, nie? No. no bo jakby jeśli napiszesz jej nie no, w ogóle wyjdź z tego układu, bo to jest jakaś popierdolona rzecz, to, no to ona jakby i dziewczyny, które są w podobnej sytuacji, nie posłuchają, no bo to jest jakieś pierdolenie, jak czyjś stary, tak? I no więc tutaj ona próbuje jakoś tak mediować, mhm. tak? Ale, ale wydaje mi się, że mimo wszystko trochę za słabo wybrzmiewa, że ee, nie, wiesz co, zrobisz dość kiepską rzecz, ten gość jest może troszkę szemrany, jeśli nie widzi, znaczy, wiadomo, że są osoby, które różnie dojrzewają, ale jeśli nie widzi różnicy pomiędzy 16 a 13-latką i jeszcze nie, nie, nie pokapował się, o co chodzi w Twoim kłamstwie, to, 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 to jest trochę dziwna sytuacja, nie? Tak, no to, to wynika tak naprawdę z tej specyficznej roli, którą tutaj ma Gabi, Kasia czy ktokolwiek, to znaczy. No i to poszło, więc tam musi się znajdować jakaś recepta, bo w takim prawdziwym życiu, e, odpowiedzią Kasi albo Gabi na tego typu jakieś zmartwienia by było: kurde. W sumie nie wiem, no trudno trudno powiedzieć, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, nie, nie, nie wiem, nie, 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 potrafię, nie potrafię ci odpowiedzieć w jakiś taki sensowny sposób, nie, bo to, za... i jeszcze by dodałam, bo to zależy, nie, to ludzie są różni, ale tutaj musisz już, no tutaj musisz już to sformułować, dlatego sporo z tych odpowiedzi to jest taka jednak woda, nie, że, no, tak. no tylko tak, wiesz, no po prostu jest to rozepchane, żeby, żeby tam zapchać szpalty, ale, ale no nie wynika z tego zbyt wiele. Tak, tutaj Gabi zresztą kończy tę ten, ten swoją odpowiedź, że nie pozwól na pieszczoty i tak dalej, mając 13 Lat nie możesz być równorzędną partnerką dla 18-letniego chłopaka. On ma zbyt wielką przewagę, no słusznie, tak? Yy, przy czym yy, yy, no, no, trudne sprawy, no, jak tak. pozwalasz na to, żeby dzieciaki pisały. Tak. Znaczy, pozwalasz, no. jak uruchamiasz taką, tak, taki dział, no to to jest trudna rzecz bardzo. Tak, 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 tak. Musisz z tego wyjść już po prostu obronną ręką. Yy, Kasia, jak mówiliśmy też w pierwszym odcinku. Kasia nie do końca walczy o to, żeby dziewczyny pozbywały się kompleksów. Mm. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że czasami te kompleksy potęguje. Bo mamy tutaj taki list pod tytułem Otyłość raz jeszcze, co wskazuje oczywiście na to, że ten temat był wałkowany w popcornach raz na jakiś czas i też znaleźliśmy takie przykłady i. Pisze Anka lat 15. Droga Kasiu, przez pół roku korespondowałam z przystojnym chłopcem. Teraz on chce się ze mną spotkać. A ja mam 1,67 m wzrostu i ważę aż 70 kg. Błagam, pomóżcie mi schudnąć. Biegam, nie jem nic wysokokalorycznego, ale to nie pomaga. Jestem niebrzydka, ale zdecydowanie za gruba. Co robić? Może zrezygnować z tej znajomości? Ja muszę schudnąć. Anka lat 15 i Kasia pisze: droga Aniu, pragniesz rzeczy niemożliwych. Na otyłość pracuje się całe życie, to też nie można pozbyć się jej w ciągu kilku dni. Bez względu na termin twojego wyjątkowego spotkania, przyrzeknij sobie, że już od dzisiaj zaczniesz uprawiać sport i odpowiednio się odżywiać. Może to żmudny, ale skuteczny sposób na osiągnięcie szczupłej sylwetki. Rezultaty nie będą widoczne od razu, trzeba poczekać. Jeżeli zrezygnujesz i przestaniesz dbać o zdrowie i urodę, zawsze będziesz z siebie niezadowolona. A zwłaszcza w chwilach takich jak ta. I odpowiedzi tego typu było sporo tak naprawdę. Spoiler nie? Anka, zawsze będziesz ze mnie zadowolona. Tak to wygląda po pierwsze Anka, jak będziesz miała dwa razy 15 lat, to sobie uświadomi, że, że tak to wygląda. Ale Kasia nigdy nie pisze rzeczy w rodzaju... Wiesz, no tutaj już pomijając jakąś taką rozkminę, bo z tej dzisiejszej perspektywy to jest dosyć, dosyć kłopotliwe, ale mam 1,67 wzrostu. I waży 70 kilo. No to okej, okay, prawdopodobnie się nie znam na tych BMI-rzeczach, coś tam, BBB, ale no prawdopodobnie jest to nadwaga, czy tam na pewno jest to jakaś nadwaga. Ale otyłość jest też mocnym słowem. Yy, Anka rwie sobie włosy z głowy i mówi o tym, że jestem gruba, a Kasia nie wyprowadza jej z błędu na zasadzie, że w ogóle jakby wyluzuj. No może jesteś. Może, tak, tylko, no okay, faktycznie, no ale to nie przestaniesz od razu, prawda? No to trzeba tro coś porobić, przepraszam. Ona ją tylko utwierdza w tym, że, że waży zdecydowanie za dużo, i jeszcze tutaj mówi, że obiecaj po prostu, że będziesz napierdalać kardio i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jakby o tyle kłopotliwe, że. Nie możemy tego przykładać jakoś w pełni do tych dzisiejszych standardów albo nie wiem trendów powiedzmy bo wiadomo że, że jakieś jakieś fat-shamingowe rzeczy wciąż się dzieją ale generalnie jest kurs w stronę ciało pozytywności i tak dalej i tak dalej a wtedy nie było więc okej okay, no nie możemy tego w ten sposób czytać za każdym razem ale jakby choćby nutka jakiejś takiej wiesz bo tutaj Wybitnie nie ma znaczenia, czy osoba, która pisała ten list, istnieje. Mhm. E, tutaj ma znaczenie to, że przeczytała to masa lasek, e, no znaczy w chłopaków też, tak, ale powiedzmy, że to jest jakoś tam genderowy bardziej problem, szczególnie, szczególnie w tamtym czasie, um, które stwierdziły, kurwa, no tak, ja mam 1,65 i ważę 67, mhm. nie? I, i, I w sumie słabo. Jakby tak, to chociaż, chociaż takie zdanie na temat tego, że w sumie zależy, jak się z tym czujesz, i w ogóle co ten. Nie, nie, nie. Ania, nie schudniesz od razu, jesteś grubą świnią, zapraszam na bieżnie. To jest, to jest nasza Kasia tutaj. Tak, zresztą w pierwszym odcinku też mieliśmy jakiś taki list od dziewczyny, która tam się żaliła, że ma 60 tak. i waży 50 kg i uważa, że jest za gruba i, i tam też Kasia jakby niespecjalnie uspokajała, że nie, no wszystko jest w porządku, weź, we, weź się uspokój, nie? Tak, ym, no to co, to skoro już rozmawiamy o, 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 o wadze, to porozmawiajmy też o takim dziwnym Trendzie, który przewijał się przez wiele numerów popcornu, mianowicie to były takie listy, pisane jakby przez dziewczyny, które mówiły w nich, że są ładne. Albo ładniejsze od kogoś tam, nie? I tutaj przeczytam tam trzy, takie, trzy takie listy. Pierwszy. Jest od Amandy. Droga Kasiu, mam 15 lat i jestem wysoką blondynką o niebieskich oczach. Dwa lata temu zakochałam się w Maćku. E, robiłam wiele, aby, jego, e, aby go poznać. Niestety, wszystko na nic. On nie zwraca na mnie uwagi. Dowiedziałam się, że on spotyka się z Magdą, lecz jej w ogóle na nim nie zależy. Czy to sprawiedliwe? Wiem o niej tyle, że ma 16 lat, wygląda okropnie. Włosy ma z jednej strony krótkie, z drugiej długie. A jak się ubiera? Chodzi prawie cały czas w dresie i Adidasach jak chłopczysko lub na czarno, bo uwielbia Depeche Mode. Tu się pojawia znowu wiadomiks. Tak? W sensie to jest, to jest ta laska, tam pisze te listy do popcornu, żeby wypierdalać z New Kids on the Block. I Maciek odzywa się do niej, a ja jestem ładniejsza i tak dalej, i tak dalej. I tak ona dalej wymienia, że, że on jest taki ładny i bogaty, a woli to chłopczysko. No i tutaj oczywiście Kasia odpisuje, że no, nie jesteś w jego typie i, i tak dalej, więc, więc, więc daj sobie spokój, ale tego typu listów było, było więcej. Na przykład jest Anastazja napisała kolejny, droga Kasiu, czy znasz ładną i zgrabną czternastolatkę o długich włosach, z dobrym gustem, miłą, a nawet zdolną, która nie wie, co to przyjaźń między dziewczyną a chłopakiem? Jeśli nie, to ja jestem jedyna. Mam przyjaciółkę, jest gruba i okropnie przeklina. Ma chłopaka. Mam brzydkie i chude koleżanki, mają chłopaków. Mała i zachowująca się jak anemik dziewczyna również ma chłopaka. Podobnie jak inna, która nie zdała do następnej klasy i ciągle chodzi w tym samym ulizanym uczesaniu. Lubię je, ale nie mogę patrzeć, gdy, on, gdy oni się całują i obejmują i tak dalej, nie? Więc, więc tak, no, jest tu. I taki, taki, taki trend. Jest jeszcze dziewczyna, która, która twierdzi, znaczy jestem śliczna, jak twierdzą chłopcy, brunetką o niebieskich oczach, szuka wysokiego chłopaka i tak dalej, i tak dalej. Um, owszem, miałam już chłopa, fajnych i naprawdę seksyjnych chłopaków, ale oni chci, chcieli tylko wykorzystać biedną, bezbronną dziewczynę. To mi bardzo śmierdzi jednak jakąś tam kreacją, nie? I, i jakimś takim pisaniem pod to, żeby troszkę wkurwić czytelniczkę inną, no bo, bo, bo po pierwsze wydaje mi się, że to jest dość rzadkie być, być nastolatką w okolicy 15 roku życia i twierdzić, że jest się super piękną. Mm -hmm. Wydaje mi się to dość rzadkie jednak, nie? Że, że, że mm, są gdzieś na świecie piętnastolatki, które, które uważają siebie za jakoś tam masakrycznie piękne i, i, i piszą o tym do gazety, że są takie piękne i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest, to jednak mi troszkę śmierdzi tam tym, że redakcja chciała, chciała, chciała wrzucić rzucić prawda, granat do tak, pomiędzy tak, swoich tak, czytelników, tak. czytelniczki. Tak to wygląda, no. jest to, jest to wszystko dosyć, dosyć podejrzane. Jeszcze wracając do jakiejś takiej pruderii albo takiego kryptochrześcijańskiego wymiaru popcornu, to tutaj jest jednak dużo hmm, hypowania jakichś takich hmm, sytuacji typu, jeżeli hmm, kontakty seksualne to tylko połączone z jakimś po prostu arcy wielkim uczuciem, czyli tak naprawdę docelowo, jak będziesz miała 20 parę lat, już będziesz na tyle dojrzała, żeby wiedzieć, czy chcesz z tą osobą, z tą osobą spędzić resztę życia, bo jest tutaj taki list pod tytułem nic nie czuję. I Alicja już będzie odpowiadać na ten list, a Sylwia pisze tak: pomocy, ratunku, mam 15 lat i nic nie czuję przy pocałunku. A Rym. chciałabym móc powiedzieć, że to normalne w tym wieku, ale to jest nienormalne. Nie zdarza się to pierwszy raz. Poprzednim chłopakiem było tak samo, trzeba coś z tym zrobić. Proszę, pomóż mi. I odpowiedź brzmi: całowanie to nie sport. Eee, w tamtym wieku to ten. Droga Sylwio, pomocy, ratunku, też mi się chce tak wołać przy czytaniu takich listów, przecież pisałam już o tym nieraz. Przyjemność odczuwana przy całowaniu nie ma nic wspólnego z wiekiem, Trzeba osoby, z którą się całujemy, darzyć uczuciem. Widocznie ty nie trafiłaś jeszcze na swoją miłość i dlatego hmm. nic nie czujesz. Zastanów się nad swoimi uczuciami do obecnego i byłego chłopaka. Czy to naprawdę miłość? To, że ktoś nam się podoba i lubimy spędzać czas w jego towarzystwie nie oznacza jeszcze głębszego uczucia. I naprawdę, nie martw się na zapas, bo jesteś jak najbardziej normalna. Znaczy, no, fajnie, że puenta jest taka, że nie martw się na zapas i jakby nie jesteś wariatką, spoko, spoko. Tylko wszystko to jest prowadzone w takim tonie, co to jest w ogóle za teoria, że całowanie czy jakikolwiek kontakt fizyczny o takim charakterze romantyczno-erotycznym jest przyjemny tylko i wyłącznie w sytuacji, w której to jest połączone z wielkim uczuciem? Znaczy, jeżeli ten list jest prawdziwy i ta dziewczyna pisze o tym, że wielokrotnie już miała tego typu sytuacji, że jakby niczego nie czuje, tak, na takim poziomie też fizycznym, powiedzmy. No to być może, być może, tak, bo my podkreślamy, że tutaj się nie wcielamy w jakichś takich domorosłych seksuologów, ale być może problem jest poważniejszy, tak. Eee, wtedy się oczywiście jakoś nie rozmawiało za bardzo o tym, że nie, że można być osobą aseksualną i tak dalej, nie, tam Morrissey był jedyną aseksualną osobą na świecie, ale jakby still, nie. To jest jakaś taka, to, to jest taka bardzo rekolekcyjna nauka, że no, fizyczność to jest wielka przyjemność, ale jak masz przy sobie tego po prostu wybra, wybranego, nie? tak Tak, tak, figura właściwej osoby, nie? I tutaj i popcorn bardzo często tę ten, 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 ten figurę właściwej osoby tutaj dzieciakom podsuwa, nie? Jak... Tak, tutaj Kasia rozwija teorie dotyczące tego, że no to tylko z tą drugą połówką pomarańczy można wikimiki, ponieważ napisała do któregoś numeru Agnieszka i ten list jest długi, ja go może przeczytam nie, nie w całości, ale, ale rzeczywiście mm -hmm. to muszą, muszą być szerokie fragmenty. W liście chcę poruszyć odwiecznie zajmujący nastolatki problem miłości, seksu i wszystkiego tego, co jest z tym związane. Mam dopiero 18 lat, ale z moich obserwacji chłopców doszłam do wniosku, że istnieją trzy ich kategorie. Pierwsza to równi kumple, z którymi można gadać o wszystkim, wypłakać im się w kołnierz i tym podobne. Druga to prymitywy, ja ich nazywam w skrócie CWLO członek w ładnym opakowaniu w nawiasie. To chamy, które myślą, gdzieby tu włożyć i poruszać. Trzecia to rycerze, którzy żyli w średniowieczu, a obecnie powinni być gatunkiem prawnie chronionym, bo są na wymarciu. Tęsknię do rycerza średniowiecznego, ale takiego trud ale jakże trudno go znaleźć. Jeszcze powiem ci, dlaczego wytworzył się taki podział? To my, kobiety, dziewczyny z tą swoją emancypacją przyczyniłyśmy się do tego, żeby mężczyzn zdobywać. Teraz chłopcu się nie chce, i tak dalej tak dalej. Tak, jakby no rozkminki 18 osiemnastolatki, która tam, nie wiem, jest, yy, yy, jest rozgoryczona. Trochę tak, pewnie tam światem i wszystkim też byłem rozgoryczony w tym wieku, więc rozumiem. I Agnieszka kończy swój list w ten sposób. Kiedyś doszłam do wniosku, że jeżeli z kimś będę się kochać, to tylko z tego powodu, że ja go będę kochać i on mnie będzie kochać. Nie jestem wcale ciekawa, jak to jest być pod kimś, kogo się nie kocha, więc poczekam sobie tyle, ile jest mi pisane, chociażby do końca życia. Ciekawe, czy wytrzymam. No i tutaj jest e, odpowiedź, e, odpowiedź Kasi. Droga Agnieszko, twój list dotyka dwóch arcyważnych aspektów egzystencji człowieka. Mówi o potrzebie prawdomówności oraz związku między miłością a kontaktem fizycznym. Odpowiedź jest bardzo długa, więc, więc jakby do brzegu. A propos twojego podziału, masz na trzy, na trzy kategorie. Mateusz, którym jesteś z, te, z, tych, z tych trzech? Ja, ja jestem zdecydowanie CWO. Mhm. Ja też, to no, i piąty. <laughs> wśród ludzi, podobnie jak wśród innych gatunków, na przykład wśród psów i teraz uwaga, są osobniki rasowe i są zwykłe kundle, i nic się na to nie da poradzić. Przede wszystkim ja mam tutaj, jak nagrywam obok siebie, noreczkę mojego kundelka. I wydaje mi się, że mam nadzieję, że nie słucha tego, że śpi, bo, bo, bo mogłoby się mogłaby być urażona. Ta różnica pisze dalej, Agnie, pisze dalej Kasia, uwidacznia się w wielu sferach życia, ale bardzo wyraźnie w relacjach między kobietą a mężczyzną, w tym świetle bardzo budujące i napawające optymizmem. Jawi mi się twoje przekonanie, że seksu i miłości oddzielać nie wolno. Jest to wymóg kategoryczny, psychicznej natury człowieka. Człowiek nie jest zwierzęciem i należy on obok wymogu prawdomówności do najważniejszych atrybutów człowieczeństwa Mateusz. A? Kochanie się bez miłości obniża poczucie własnej wartości i na dłuższą metę może prowadzić do zaburzenia równowagi psychicznej, psychonerwicy i depresji. Podpisano Karol Wojtyła. No on miał ten epizod, <głos> gościnkę. <głos> pisał pisał recenzję z początku do popcornu, potem, potem Shinet mu zajebała za recenzję. Yy, tak, no, no Shinet, no, nie, nie przez przypadek Shinet, tak rzeczywiście, tak, ale to były negocjacje twarde, bo tak ojcze święty, no do dwóch numerów tylko, nie? No i no. <noise> O, to są cenne teraz te egzemplarze. O, nie było papieża długo, no, trudno. E, zrobiliśmy. No tak, no, ale to są, no zobacz stary, nie? To są katechizmowe w ogóle jakieś takie historie. Nie? To jest naprawdę, to są katecheci w szkołach czy katechetki. To jest w ogóle ten model rozmawiania o, o seksie. Zresztą jak rozmawialiśmy o tym w pierwszym odcinku, no to zauważyliśmy, że tam zdarza się, że, że Kasia jest raz bardziej progresywna, raz dużo mniej, albo Gabi, nie? Że tam, że tam jakiś po prostu zespół ludzi, e, czyli tak, czyli to co, to, to, co Filip K. Dick myślał o Lemie, że to jest kilka mm. osób, że to, to tyle jakichś tam stylistyk, no to to jest, to jest dokładnie, dokładnie tego typu gadanie. Zniechęcanie, zdecydowanie zniechęcanie do jakich, jakichkolwiek poszukiwań, choćby bezpiecznych, tam jakichś z głową jakichś eksperymentów i tak dalej tylko, no, jakieś takie opowieści o tym, że, że to obniża poczucie własnej wartości, że to prowadzi do tego tego tego, to książka księdza Pawlukiewicza trochę, nie? o której gadaliśmy 100 lat temu. Świetna zresztą. No doskonale, polecamy wszystkim. Mamy, mamy, możemy wysłać. Nie, 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 nie mamy. E, nie, ma, nie ma takiej sytuacji. No widzisz, Matek, no to są problemy, zdecydowanie. Te, te kundle i, i, i te, te członki w ładnym opakowaniu, to są problemy, ale czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że twoja dziewczyna ubiera spodnie i potem wychodzi w nich na ulicę? Nie. I następnego dnia znowu w tych spodniach, bo podobny problem ma chłopina, który sobie tego nie wyobraża. Chłopina w liście Moja dziewczyna chodzi tylko w spodniach. Jezus Maria. Droga Alicjo, mam 17 lat i pewien problem. Otóż pewnego dnia poznałem na dyskotece piękną dziewczynę o imieniu Kasia. Tańczyliśmy tego wieczoru cały czas, a potem odprowadziłem ją do domu. Nie przypuszczałem, że Kasia to typowa chłopczyca. Na dyskotece była w dżinsach. Przez te trzy miesiące, jak ją znam, nie widziałem jej jeszcze w spódnicy. Nie wiem, czego się boi, choć wiem, że ma piękne nogi. Czuję się, jakbym chodził z chłopakiem. <laughs> Może to ja powinienem zakładać spódnicę i być dziewczyną, a ona chłopakiem. Eee, to jakby człowiek. Dennis Rodman, Carmen, Electra, Schlup, situation. Się, a propos, a propos tamtych dawnych mm -hmm. czasów. Nie wiem, nie wiem, jak ją o to spytać, by jej nie urazić, bo jestem w niej bardzo zakochany, ale chcę, by choć trochę odsłoniła swoje piękne nogi, jak inne dziewczyny. I odpowiada Alicja: Drogi chłopino, trochę cierpliwości. Teraz jest zima i wcale się nie dziwię żadnej dziewczynie, że woli spodnie od pokazywania nawet najpiękniejszych nóg. Czy to jak ubiera się twoja dziewczyna ma takie wielkie znaczenie? Czy ty byłbyś zadowolony, gdyby ktoś mówił ci, jak masz się ubierać jak wyglądać? To przecież jest najmniej ważne. Przecież chyba nie spotykasz się z nią tylko ze względu na ładne nogi. Jeżeli jednak cię to tak bardzo gnębi, możesz się jej najzwyczajniej w świecie zapytać. Dlaczego nie chodzić w spódnicach? I naprawdę, jeżeli ją tak bardzo kochasz, o czym piszesz, to problem ubioru nie powinien w ogóle dla ciebie istnieć. A ja zapewniam cię, że są dziewczyny i kobiety, które prawie nigdy nie noszą spódnic i sukienek, a wyglądają bardzo kobieco i interesująco. Problem tak bardzo z dupy, że naprawdę mhm. jakby wiemy, że to jest świat nastolatków i tak dalej, ale wiesz, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej spektakularne pytania. To ja nawet jestem bardziej skłonny wierzyć tego typu zapytaniom niż tak wydumanym problemem, nie? To tak a propos prawdziwości tych, którzy, którzy o to pytają. że Alicja się tutaj w miarę sprawdza, tak? Jakby mówi o tym, że to nie jest najważniejsze, ale też, też to jest troszeczkę takie jednak delikatne. Gdzieś się zatrzymuje w tej swojej opowieści. Zapewniam cię, że są dziewczyny i kobiety, które prawie nigdy nie noszą spódnic i sukienek, a wyglądają bardzo kobieco interesująco. No w sumie okej, okay, nie? Ale tak, ale, jak, ale gdy zapala mi się jakaś taka lampka, czy to, aby rzeczywiście prawdziwe dzieci, to to bardziej przy, przy pytaniu chłopi Inny, nie, niż przy jakichś tam akcjach bardziej, wiesz, zaawansowanych. Wiesz co, wydaje mi się, że, że, że to jest akurat możliwe, no. W czasach, w latach zerowych i później dużo było jakichś takich demotywatorów. Wystarczy pisać demotywator kobieta, żeby pobłyskakiwały jakieś takie rzeczy, że o, kiedyś to kobietki chodziły, prawda, tutaj w sukienkach, spódniczkach tego, nie? I to, to wszystko jest ilustrowane jakimiś takimi zdjęciami super po prostu zrobionych dziewczyn, które, które mają jakieś sukienki koktajlowe na sobie, z taką propozycją, że dlaczego tak się nie się nosić, dlaczego tej jeansy, to dla facetów powinno być, nie? Są takie narracje wśród, 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 wśród mężczyzn, nie? I wydaje mi się, że to jakiś, nie wiem, chłopak, który być może wszystkie kobiety, które widział w życiu, tak, w domu czy, czy, czy gdzieś tam w rodzinie nosiły kiece, to być może tego samego oczekuje od swojej dziewczyny, nie? By, niby tak, ale z drugiej strony mamy do czynienia z 17-latkiem w 90 -tym którymś i to, to oczywiście nie, nie pamiętam tego jakoś wybitnie dobrze, ale to już nie jest jakiś taki czas że jak dziewczyna chodzi w jeansach, to wszyscy stwierdzają, ja piedolę George Sand, kurwa, wiesz? Jakby to, 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 to nie jest tego typu sufrażystki, mi tutaj łażą po osiedlu w tych, w tych spodniach. To już chyba nie, nie jest to, więc no. Mi się tak troszeczkę nie, nie, nie wydaje, ale jaka jest prawda, tego, tego nigdy, nigdy się nie dowiemy. To jest w archiwach Watykanu wszystko, jakby to, który list jest prawdziwy, a który jest fałszywy. A propos gościnnych występów Wojtyły, to tam to wszystko jest do znalezienia tylko i wyłącznie. No, a to już o co, to przejdźmy do narkotyków, bo to Bardzo jest, to jest istotny, istotny temat. To był w ogóle mega istotny temat wtedy i w czasopismach, i w, me, w ogóle w mediach też dorosłych, że tak powiem, głównego nurtu. E, no, Ludzie byli wystraszeni tym, że nowe narkotyki weszły do Polski i oczywiście to było obecne również w listach odczytelników. I to jest list z początku lat 90. Napisała Ankę jeszcze do Gabi, tak? Czyli to są pierwsze numery popcornu. Droga Gabi, mam dość poważny problem. Chłopak z mojej klasy, z którym wcześniej bombowo się rozumiałam, niszczy mnie przy każdej okazji. Powód? poznałam na dyskotece chłopca, 17 lat i zakochałam się. Wyglądał on nadzwyczajnie i namówił mnie do palenia. Pomyślałam sobie, Christian F. sprycowała się mając 13 lat, więc jeden papieros nie jest takim złym. Później namawiał mnie na jointa i to nie tylko raz. Nie miałam żadnej świadomości, byłam od tego typa totalnie uzależniona. On przekonał mnie, że świat jest do niczego, że jedynym dobrym jest narkotyk. Po strasznej awanturze moja przyjaciółka pomogła mi się uwolnić od tego typa. Mnie naprawdę na nim nie zależy, tylko chłopak z, mojego, z mojej klasy z powodu każdego drobiazgu wytyka mi to. Zdaję sobie sprawę, że z powodu narkotyku wszystko u niego straciłam. Ale dlaczego nie zostawi mnie w spokoju? No i to jest odpowiedź droga Anka Z jednej strony tłumaczysz, cóż to takiego zapalić, joint, gdy inni mając 13 lat, śpycują się. Z drugiej zaś strony pozwalasz się niszczyć przez kolegę z klasy. Jestem przeciwna narkotykom i uważam, że to zatrważające. Jak lekko myślnie traktujesz to niebezpieczeństwo? Wiem, trochę narkotyku jest w dobrym tonie. I to jest zdanie, które tutaj już wtrącę od siebie jest dość liberalne. Jak dziewięćdziesiątych. <grymianie> to, znaczy, to ewidentnie jest kwestia złego tłumaczenia, ale wyszło zajebiste tak. zdanie. <grymianie> tak, wiem. Trochę narkotyku jest w dobrym tonie. Oczywiście. <grymianie> ja, jestem, ja jestem temu przeciwna. Lecz nie biegam naokoło z podniesionym palcem. To robi twój kolega z klasy, do tego nie ma prawa. On może powiedzieć: Nie uznaję narkotyków, odrzucam ciebie Ankę, ponieważ bierzesz lub brałaś narkotyki. Powinien cię zostawić w spokoju. To musisz mu wpoić i tak dalej tak dalej. No więc tak, więc to jest jakaś taka trochę dziwaczna sytuacja i to jest problem narkotykowy wzięty od takiej trochę nietypowej strony, przy czym oczywiście w tym liście jest widoczny taki dydaktyzm powiedzmy kampanii antynarkotykowych nie? i w tej odpowiedzi też jest od, od, odrobinka widoczna, przy czym no właśnie mówię, no, ta, 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 ta sytuacja jest taka troszkę wydumana, no, nie wiem, to, jest, to dotyczy bardziej relacji międzyludzkich niż, niż samych narkotyków, no ale popcorn miewał jakieś takie, takie, takie sytuacje pod tytułem: Narkotyki złe, nie wolno, nigdy żadnych. Zapalisz marihuanę i umrzesz zaraz. Jest taki fragment z popcornu gdzieś tam z pierwszej połowy lat 90., gdzie jest na zdjęciu Waldemar Ace Mleczko w nawiasie Vincent. Mam klub rock'n'rollowy i, i to jest cytat z tego, z tego Waldemara. Mam klub rock'n'rollowy i każdy koleś, który próbuje w nim sprzedawać narkotyki, zostaje wyrzucony na zbity pysk. Każdy koleś, Mateusz. To jest równiacha, ten, ten Waldemar, Ace, mleczko, Vincent. No. Ciekawe, dlaczego ten klub już nie istnieje. Aha, aha, aha. aha. Tak, ale. Tutaj jest taki mały dodatek, prawda? Bo dotarliśmy też do, do jednego z numerów Bravo z początku lat zerowych, z 2002 roku. I tutaj jest, pisze Jen albo Jen, nie wiem, lat 16. Kilka tygodni temu przeczytałam książkę o narkomanii. Bardzo mnie ona zaciekawiła. Po prostu nie mogłam się od niej oderwać. Chciałam wiedzieć, jak to właściwie jest, gdy wpadnie się w ten nauk. Gdy skończyłam czytać, zaczęłam wyrywać z gazet, z gazet artykuły na ten temat, poszukiwać książek o narkomanii. Tutaj w moje wtrącenie bardzo polecam książkę High, którą można dostać na stronie highalt.pl. Napisałem ją wspólnie z sopczykiem, Sobczykiem. Jest na narkotykach. Nieważne, wracamy do listu. <ścoughs> To było lokowanie produktów w środku odcinka. Strasznie chciałam doświadczyć tych przeżyć na własnej skórze. Wiem, że trudno się z tego wychodzi, a często nawet umiera. Martwię się, że gdy ktoś mi zaproponuje narkotyk, pokusa będzie silniejsza niż rozsądek. Znałam pewną dziewczynę, która była uzależniona od narkotyków i niestety bardzo źle się to dla niej skończyło. W nocy często śnią mi się narkotyki, które kupuję od dilera. Czuję się koszmarnie. Czy to jest obsesja, czy może coś jest ze mną nie tak? Jen, 16 lat. Eee, I tutaj jest odpowiedź eee, od, e, od nie, nie wiem, od kogo tak naprawdę. Od osoby, która. Ogarniała listy w brawo. Sądzę, Jen, że nie jesteś wyjątkiem. Młodzi ludzie często fascynują się skrajnymi zachowaniami. Interesuje ich pociąga to, co inne, szokujące, odbiegające od normy. Ty jednak rzeczywiście wpędzasz się w pewien rodzaj obsesji. A to naprawdę może skończyć się dla ciebie źle, a nawet tragicznie. Po prostu przestań nieustannie myśleć o narkotykach i nakręcać się tą sprawą. Nie jesteś już dzieckiem i doskonale wiesz, czym grozi nawet pojedyncza próba zażycia tego świństwa. Wyrzuć artykuły powycinane z gazet. Często spotykaj się z ludźmi, których lubisz. No właśnie, nie wiem, a jeśli oni biorą, to. To bez sensu, to już moje wtrącenie. A może znajdziesz jakąś pasję, której poświęcić cały wolny czas. To jest coś, co powstało 12 lat później i jest zdecydowanie bardziej w tonie takim powiedzmy... Um, Konserwatywnym niż ta odpowiedź e, Gabi z e, Brawo z początku lat 90. co wskazywałoby może nie na e, nie, nie można byłoby tutaj wyciągać jakichś takich grubszych wniosków na temat w ogóle narracji narkotykowych w polskiej yeah. przestrzeni publicznej, ale raczej to jest wniosek jest taki, że popcorn, taki te pierwsze numer popcornu to był kompletny pierdolnik, i tam w zasadzie było wszystko jakby, wiesz, gołe zdjęcia Madonny, trochę narkotyku jest w dobrym guście i, i, i po prostu Sodoma i Gomora panie, a z drugiej strony takie odpowiedzi jak, jak prawda, jak wyciągnięte z, z kazania jakiegoś biskupa, nie? Wiesz co, no, pierdolnik, pierdolnik, dla mnie cały czas fascynującą sprawą jest to, że ktoś zostawił zdanie, że trochę narkotyków jest w dobrym tonie, że to jest jakby część savoir-vivre'u, nie, że tam odwiedzasz, nie wiem, rodziców swojego chłopaka czy dziewczyny Poznajesz ich, jest obiad, to cię zmiłuje amfetaminę i jest jakby urażony, że ty mówisz nie, no bo to jednak jest, jest w dobrym tonie, to jest super. Matka podaje ci Tak, tak, tak. To akurat <laughs> bardzo często u babci, ale tutaj jeszcze fajnie, że Ankę jako jakiś punkt odniesienia sobie stawia Christian F z dzieci z dworca. Tak, ZOO. Bo, tak. bo gdyby tak było, że ona się sprycowała, mając 13 lat, i nic się nie stało potem złego, to to jest spokój, że mówisz: No dobra, tak. no ona waliła heroinę <laughs> wtedy, no a ty ja nie mogę zapalić jointa, ale tak. Nie nie było. Ona przeczytała książka do, do, do Tak, kołoby. tak, 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 tak. Aha, i ona się teraz szprycuje, dobra. I zamknęła i... Swy, i długim. tak, tak, tak. Nic się tam już więcej nie wydarzy. Co tam się... Mam nadzieję, że, że nic złego się jej nie stanie, ale jak z czytaniem Nowego Testamentu. Tak, to jest jak z Nowym Testamentem i z tym, że Jezus jest taki miły. mam nadzieję, że nic nic złego mu się nie stanie, nie? To jest ten słynny, słynny mem. No piękna, piękna rzecz. No to dobra, to już podbijając w takim razie w stronę finału, Mamy jeszcze tutaj coś takiego jak niechciane spojrzenia. Magda pyta Kasię droga Kasiu, chłopiec mojej przyjaciółki cały czas się na mnie patrzy. Robi to na lekcjach i przerwach. Kiedy na jego spojrzę uśmiecha się, a zaraz potem odwraca. Nie chciałabym stracić mojej przyjaciółki ani przyczynić się do ich kłótni. Co mam zrobić, żeby przestał się na mnie patrzeć? I odpowiedź brzmi. I niezręczne sytuacje. To, jest, to musiała być w ogóle super praca. Bycie w redakcji popcornu. Droga Magdo, wzrokowe zaczepki są bardzo nieprzyjemne i możesz się przed nimi zabezpieczyć poprzez unikanie nietaktownego chłopca i odwracanie się do niego plecami. Czego ci robić nie wolno? W żadnym wypadku nie możesz co kilka minut spoglądać na niego, aby sprawdzić, czy nadal się w ciebie wpatruje. Czasami może zdarzyć się taka śmieszna i paradoksalna sytuacja, że kiedy ty chcesz złapać go na patrzeniu się na ciebie, on myśli, że jesteś bardzo zainteresowana jego osobą. Powstaje wtedy błędne koło, gdyż obie strony czują. Się obserwowane. Zachowuj się więc tak, jakby dla ciebie nie istniał. Nie spoglądaj na niego i nie odwzajemniaj jego uśmiechów. Lojalność wobec przyjaciółki popieram. Super. Naprawdę rozwiązałaś to jest problem. Dziwna odpowiedź, nie? To jest bardzo. Sk... Ja w ogóle nie do końca jestem w stanie poskładać te poszczególne elementy tej, mm. tej odpowiedzi. To, to w takim razie, co ona ma zrobić? Pomijając już to, że tam. Miałoby się, nie wiem, w trakcie lekcji, bo tutaj z tego listu wynika, że oni są w jednej klasie, mm -hmm. odwracać się, nie wiem, ostentacyjnie. Unikaj go. Tak, uni uni tak, po pierwsze unikaj go, jesteście w jednej klasie, Od odwracać się ostentacyjnie plecami w trakcie lekcji, nie wiem, trochę, trochę przypołowa sytuacja, a przy okazji jest jeszcze tutaj taka rada, żeby w przypadku tego typu problemów po prostu jej ignorować, nie? Nie, mm -hmm. nie gadać z tym ziomkiem, na zasadzie jakby nie rób tego, coś tam, nie gadać z tą przyjaciółką, że wiesz co, to jest niezręczne, ale on robi to i to, nie, po prostu <grym> udawaj, że nic się złego nie dzieje, lojalność wobec przyjaciółki popieram, pisze tutaj Kasia, no super, bardzo pomogłaś. Ale to jest przede wszystkim niemożliwe, jeśli ktoś się na ciebie gapi. I wiesz, że się gapi i czujesz na sobie czyjś wzrok, bo czuje się na sobie czyjś wzrok, kiedy ktoś mm -hmm. się na ciebie gapi. Niemożliwe jest się nie odwrócić w którymś momencie, tak? Jakby to jest... Nie wiem, nie wybrałem sobie takiej sytuacji, żeby w końcu nie podejść i powiedzieć... o chuj ci chodzi, tak? Co, co się dzieje? Na chuj się gapisz, tak? Żeby Może, nie wiem, no. To jest akurat dziwne, bo to jest sytuacja społeczna, która jest dość prosta do rozwiązania akurat e, i tutaj y, Kasia jakiś próbuje po prostu łapać się pra prawą ręką za, za lewe ucho i to jeszcze nie swoje, nie? No, bo jakiś zupełnie z dupy, z, z dupy rada, no jakby t, 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 Magda, no idź z nim, to wyjaśni i, i, i tyle, nie? To jest coś, co powinnaś chyba zrobić w tej konkretnej sytuacji, nie? A nie unikać i, i odwracać Wzrok, bo e. Kasiu, Gabi, Alicjo, nie jesteśmy pedagogami, nauczycielami, seksuologami, ale prawdopodobnie nie zawsze pomogłyście po prostu. A być może stało się tak, że, że zaszkodziłyście. No. Tak, przy czym muszę tutaj dodać, że Alicja, czyli ta najpóźniejsza, i ten, te najpóźniejsze listy były powiedzmy najmniej atrakcyjne z punktu widzenia podcasteksu, bo były takie słuszne i nudne i tak dalej, i rzeczywiście popcorn. Przynajmniej w latach 95, 98 dalej jeszcze nie czytałem. Był w porządku w miarę, jeśli chodzi o to porady, więc tu trzeba pochwalić, prawda, redakcję, że starzały się jakieś tam pojedyncze dziwne rzeczy, ale, ale generalnie było okej. Okay. Największy random był na początku samym, o czym. Przekonaliście się Państwo w tych dwóch odcinkach, prawda? Tak było. To były dwa odcinki na temat listów z popcornu, listów do popcornu, odpowiedzi z popcornu. Bardzo dużo tutaj rzeczy komunikacyjnych. Pewnie wrócimy do tego jeszcze kiedyś, bo to taka dla nas wdzięczna forma i mamy nadzieję, że dla Was również przynajmniej ten pierwszy odcinek się spotkał z ciepłym przyjęciem i mamy nadzieję na to samo. <grym> <grym> tak. Y Dziękujemy wszystkim słuchaczom, dziękujemy wszystkim osobom, które mają dobre serduszko. Wiem, podają nas dalej w social mediach, bo to jest dla nas bardzo cenne, jeśli dużo osób wie o podcasteksie. Dziękujemy wszystkim osobom, które nie wyłączyły się tego podcastu, w związku z tym zaczynamy już kończyć i wszyscy wtedy wychodzą. Dziękujemy oczywiście wszystkim osobom, które wspierają nas na to jesteście super. A jak ktoś nas nie wspiera, to też jest super i wszyscy są super. I, po, i, i, i tak, i my jesteśmy super, nie ma i popcorn był tak. super. My jesteśmy członkami w ładnym opakowaniu, a to był kolejny odcinek, odcinek podcasteksu. Do usłyszenia. Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.